jak widzieliśmy, auto bardzo płynnie przyspiesza, jest cisza. Zapraszam do oglądania naszego kanału na YouTubie. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, żebyśmy byli zmotywowani do produkcji kolejnych filmów. Dziękuję. Dzień dobry. Zasypujecie nas wieloma pytaniami. Chcielibyśmy tutaj na część ich odpowiedzieć. I tak, na temat Audi. Bardzo często pytacie, jakie Audi polecamy pod montaż instalacji LPG. Wiadomo, że najlepszym przypadkiem było Audi z silnikiem wstryskiem pośrednim. Jak wiadomo, te auta już są stare, więc nie każdy już chce takie auta kupywać, tak? Nowe auta mają już silnik z wstryskiem bezpośrednim, tak? No i wiadomo, jeżeli chodzi o grupę całą Volkswagena, więc tutaj silniki też te dobrze znoszą instalacje gazowe. Wiadomo, że to będzie sporo droższy zestaw i auto będzie jeździło na tak zwanym dotrysku benzyny. No ale tutaj akurat spalanie benzyny na poziomie tam w cyklu miejskim około tam 2 litrów, więc też nie jest jakąś tam tragedią. Najpopularniejszymi konstrukcjami są silniki na podwójnym wtrysku, czyli wtrysk pośredni i bezpośredni. I są to najczęściej silniki 1,8 i 2 litry. I bardzo często te auta przyjeżdżają tutaj już po tuningu, i mające moce od seryjnych 160 koni, kończąc na grubo ponad 350 koniach, bo też takie robiliśmy. I wbrew pozorom te silniki bardzo fajnie znoszą instalacje gazowe. Kolejnym pytaniem, bardzo często pojawiającym się akurat, może nie tyle co Audi, ale ogólnie mówiąc, czy jest jakieś ograniczenie mocy przy montażu instalacji gazowej? No jest, można powiedzieć, że jest, tak, bo wiadomo, im więcej cylindrów ma instalacja, tym więcej jest inny współczynnik rozłożenia mocy, tak, na cylinder, tak, więc wiadomo, że jeżeli auto ma na przykład 4 cylindrów, około 300 koni, wiadomo, że tutaj trzeba będzie już dbać o każdy szczegół, tak, bo tutaj elementy instalacji gazowej już będą pracowały w swoich skrajnych wartościach, ale 300 koni przy silniku 6-cylindrowym czy przy 8-cylindrowym to jest po prostu taka normalna rzecz, więc tutaj instalacja bez najmniejszego problemu sobie poradzi. Kolejnym pytaniem jest bardzo często zadawane, czy serwisujemy później tego typu auta, czy auta takie są awaryjne. Wbrew pozorom tutaj te silniki, jeżeli działają prawidłowo na benzynie, tak, czyli wiadomo, jeżeli chodzi o grupę wag, czyli bardzo często jest tam temat zwiększonego poboru oleju i no ale to wiadomo, nas akurat to nie dotyczy. Jeżeli silniki nie mają jakichś tam innych ukrytych wad, to bez najmniejszego problemu będą jeździły z instalacjami gazowymi tak samo długo jak i na benzynie. I kolejnym pytaniem, ostatnim jest, czy można tuningować takie auta, które mają zamontowaną instalację gazową. Już częściowo na to odpowiedziałem, jak najbardziej można. Bardzo często montujemy takie auta, tutaj począwszy od silników z tryskiem pośrednim do tutaj już bardziej zaawansowanych technologicznie silników z tryskiem bezpośrednim. Da się, są pewne granice, ale jak najbardziej można znaleźć kompromis i na pewno będzie tutaj znacząca oszczędność. Dziękuję i zapraszam do oglądania naszego kanału na YouTubie, subskrypcji i czekamy na kolejne pytania. Zapraszamy na film z jazdy testowej tym właśnie autem, w którym teraz siedzimy. Jest to Audi A5 i zapraszamy do obejrzenia następnego filmu, w którym zostanie pokazany, jak został wykonany montaż.